Pan obdarzy was spokojem. Drodzy bracia i siostry, to już trzeci dzień naszych rekolekcji i Pan jest coraz bliżej, blisko są Jego święta. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy piękne słowa proroctwa Izajasza. Oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Podobnie jak pasterz, pasie on swą trzodę. Przepiękny jest ten obraz właśnie Boga, który jest pasterzem i nosi na ręku owieczkę. W przeciwieństwie do obrazu, który daje nam demon, że Pan Bóg jest sadystą, że śmieje się z nas, że jest wobec nas obojętny, że daje nam do dźwigania ciężary, cierpienia i nie pomaga nam. To jest obraz demona. I czasami temu obrazowi ulegamy, temu kłamstwu. A prawda jest taka, że on nas nosi na rękach. Piękny jest również ten psalm 96. Zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę, że wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do lasu i wszystkie drzewa wykrzykują. To jest dopiero głos. Chyba nie ma takiego chóru, który by dorównał. Wchodzicie do takiego gęstego lasu. Czasem jak wieje wiatr, to jest taki potężny szum. Ale teraz wyobraźcie sobie, że drzewa wykrzykują z radości. I przepiękna jest ta przypowieść o owce, owieczce, która zaginęła. I najważniejsze zdanie. Nie jest wolą Ojca, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Czasami mamy takie czarne myśli, że to wręcz przeciwnie. Jedna została w owczarni, a 99 zginęło. Szczególnie dzisiaj są takie miejsca po pandemii. W Gdańsku jeden z moich znajomych proboszczów mówi: Grzegorz, po pandemii w kościele w niedzielę jest 17% parafian. Dużej takiej dzielnicy. Duże bloki. To przekładając na tą przypowieść, to wyobrażacie sobie, że 17 owieczek zostało, a 83 zgubiły się. Krótko chciałbym przypomnieć, że w niedzielę zachęcałem was, nie wiem czy mi się to udało, byście słuchali i czytali Słowo Boże. W poniedziałek mówiłem o sakramencie spowiedzi. Bardzo lubię ten obraz Jezusa, który podnosi Marię Magdalenę i mówi do niej: ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Dzisiaj bardzo trudny temat cierpienia. Trudno mówić o cierpieniu, nie rozpoczynając od krzyża. Ten znak naszego zbawienia, ten bardzo ważny dla nas znak, czasami zupełnie przed nami zakryty. Dzisiaj w dużych miastach to jest dla nas ogromne cierpienie, kiedy przechodzimy koło śmietnika i na tym śmietniku leżą krzyże, święte obrazy, bo ktoś zrobił remont mieszkania. No i do tej nowej dekoracji już te stare obrazy nie pasują. Po babci, po rodzicach. Na szczęście są takie organizacje, które jeżdżą po tych śmietnikach i wyciągają te rzeczy, przekazują na parafię. Mam nadzieję, że na waszych ścianach wisi znak krzyża, bo to jest znak naszego zbawienia. To jest niesamowita księga, często przed nami jeszcze zakryta, nieodkryta. Szczególnie ważna dla świętego Ojca Pio. Ten obraz albo film, może oglądaliście Pasję według reżyserii Mela Gibsona, to zmasakrowane ciało Jezusa wiszące na krzyżu. Jest też nabożeństwo, może słyszeliście, koronka do siedmiu boleści Matki Bożej. To jest siedem tajemnic. Odmawia się zamiast 10 razy Zdrowaś Mario, odmawia się 7 razy Zdrowaś Mario. Chciałem tylko zasygnalizować te 7 tajemnic. To
które pokazują te momenty trudne dla Maryi. Pierwsza tajemnica, proroctwo Symeona. Twoją duszę miecz przeniknie. Druga tajemnica, ucieczka do Egiptu. Dziecku zagraża Herod, który chce go zabić. Lęk, niepokój. Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni. Trzecia tajemnica, gdy miał 12 lat. Myślę, że to matki wiedzą, jakie to jest przeżycie, kiedy dziecko gdzieś się zagubi w dużym mieście. Po godzinie szukania to kobieta już rzeczywiście przeżywa, a co dopiero po 3 dniach. Maryja 3 dni poszukiwała swojego syna. I potem już kolejne tajemnice to są związane z drogą krzyżową. Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż, to jest stacja 4. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zdjęcie z krzyża ciała Jezusowego i złożenie Pana Jezusa do grobu. Ten obraz właśnie, kiedy Maryja przyjmuje na swoje ramiona zakrwawione ciało Jezusa, to jest rzeczywiście bardzo przejmujący. Myślę, że matki, które brały udział w pogrzebie swoich dzieci, bardzo dobrze rozumieją Maryję, która ogromnie cierpi. Dla ojca Pio właśnie krzyż, cierpienie, to był szczególny charyzmat. I może począwszy od stygmatów, nie było takiego świętego, nie wiem czy będzie jeszcze, który by nosił 50 lat stygmaty. Święty Franciszek nosił zaledwie może niecałe 2 lata, albo równo 2 lata. I ojciec Pio dźwigał ten krzyż boleści, otwarte rany na dłoniach, na nogach, w boku, szczególnie w piątek, krwawiące. I jakby tą pokutę, to cierpienie ofiarował w intencji kapłanów, którzy zdradzili swoje powołanie, którzy odprawiają bardzo szybko Eucharystię albo byle jak w stanie grzechu ciężkiego, którzy właśnie, czy też biskupów. Ogromne cierpienie, ale też bardzo wielka intencja ojca Pio. Chciałbym podać kilka cytatów związanych z krzyżem ojca Pio. Nie przestawaj mocno obejmować jego świętego krzyża. Przechowuj w swym sercu Jezusa ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydawać ci się będą różami. Tak, kocham krzyż, tylko krzyż. Kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa. Z tego zanurzenia w cierpienie święty ojciec Pio buduje dom ulgi w cierpieniu. Bardzo nie lubił nazwy szpital, stąd ta nazwa jest dom. Doświadczając sam cierpienia, chciał wybudować i ten dom stoi do tej pory. Ogromny szpital, 1000 łóżek. Wyobraźcie sobie, że ani 1 euro nie pochodzi z funduszów europejskich, ani żadnych funduszów państwowych włoskich. Wyobraźcie sobie szpital w Polsce, który ani złotówki nie bierze z NFZ-u. Nie ma takiej opcji. Zaraz następnego dnia upadłość. 2000 pracowników. Ten szpital istnieje dzięki dotacjom dobrodziejów. Osób, które wpłacają na konto. I ono jest właśnie takim cudem. Ten dom ulgi w cierpieniu jest cudem. Jednocześnie jest jednym z najlepiej wyposażonych szpitali. Nie pragnę bynajmniej, by krzyż stał się lżejszy, ponieważ cierpienie z Jezusem jest mi drogie. Pragnę cierpieć coraz bardziej i cierpieć bez pocieszenia. Tutaj ma swe źródło cała moja radość. Trudno jest nam zrozumieć te słowa. Może dlatego, że punkt widzenia zależny jest od punktu siedzenia. Według teologów życia wewnętrznego uważali, że ojciec Pio jako mistyk był między 5. a 7. komnatą. Według świętej Teresy, która napisała twierdzę duchową. A my jesteśmy, nie wiem, w 1., 2. komnacie, więc to w jaki sposób my się modlimy, no nie modlimy się o krzyż.
Modlimy się o zdrowie, błogosławieństwo Boże. A ojciec Pio był bliżej Jezusa i widział, że krzyż to jest niesamowita modlitwa, że cierpienie może być niesamowitą modlitwą. Potrzeba oczywiście akceptacji. I kiedy chodził przez dom ulgi w cierpieniu korytarzami, mówił, jak wiele cierpienia się marnuje, kiedy człowiek nie akceptował swojego krzyża. Kiedy jesteś chory i kiedy się wściekasz na Boga, to wcale nie poprawi ci się samopoczucie. Może niektórym się poprawi, jak tam do Boga wykrzykną mocno: Boże, dlaczego ja? Może troszeczkę mu się poprawi, ale naprawdę jest z tej samej sytuacji. To tak jakbyśmy mieli paliwo, ale po cóż nam to paliwo, skoro nie mamy samochodu? No możemy mieć naftową lampę i możemy mieć światło w domu. I takim paliwem jest cierpienie i ono może być modlitwą za osoby bliskie, które potrzebują modlitwy, takiej mocnej modlitwy, takiego krzyża. Może za osobę uzależnioną, może za osobę, która trwa w ciemnościach, za osobę opętaną, zniewoloną. Ojciec Pio także obok cierpień fizycznych miał cierpienia. Na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych, a więc miał zakaz tego, co najbardziej pragnął robić, co uważał, że jest jego zadaniem, jego misją. To również dla niego to było wielkie cierpienie. Więc obok tych cierpień fizycznych, chorób, stygmatów, dolegliwości, kręgosłupa, wysokich temperatur, bólu żołądka, głowy, przychodziły też cierpienia moralne, duchowe, oskarżenia, że ma kobietę, że jest oszustem, że sobie zrobił stygmaty jakimś młotkiem i gwoździami, że jest po prostu szarlatanem. I to jest, do niego dochodziły te głosy i to również było dla niego cierpienie. Ale jednocześnie wiedział, kto jest przeciwnikiem, z kim on walczy. Nie walczy z biskupem, z papieżem, z księżmi, tylko walczy z demonem, który miesza, oszukuje, kłamie. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć bardzo ważnej rzeczy antropologii chrześcijańskiej, która mówi, że człowiek jest zbudowany z duszy, ciała i psychiki. Współczesny człowiek jest zachwycony swoim ciałem, bliższa koszula ciału. Może jeszcze przejmuje się psychiką, pójdzie do psychoterapeuty, jak jest smutny, przygnębiony, żeby poprawić swoje emocje, ale dusza współczesnego człowieka w wielu miejscach jest w ogóle kosmiczna. Uważa, że nie ma duchowości. Cóż ta dusza? Czym ona jest? Bardzo ważny temat właśnie akceptacji cierpienia, abym przyjął to, co Pan Bóg mi daje. Może dzisiaj tego nie rozumiem, dlaczego cierpię, ale kiedy skończy się moja pielgrzymka, wtedy wszystko zrozumiem, jakie znaczenie miało to moje cierpienie. Może ono było darem i łaską dla mnie, bym zmienił swoje życie, bym inaczej na to życie spoglądał. Może bym się modlił za tych ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Może w ich intencji, żebym to cierpienie przyjmował. Dzisiaj cierpieniem ogromnym jest samotność. W sposób samotny, ludzie w szpitalach. Prawdopodobnie jest w tej chwili w Polsce 25 tysięcy w szpitalach covidowych chorych, samotnie odchodzą do Pana. Nie można do nich przyjść, a jak przyjdziesz, to musisz się ubrać kombinezon, 2 pary rękawiczek i przez te 2 pary rękawiczek możesz dotknąć, a możesz stanąć metr od Niego. W samotności człowiek odchodzi do Boga. Jest ogromne cierpienie. Jest też inne cierpienie, inne samotność. Według raportu, który nazywa się Nastolatki 3.0, robiła to profesjonalna firma, okazało się, że w 2020 roku średnio nastolatek spędzał w internecie dziennie 12 godzin. Jak to się stało? Średnio wyliczono, że w chwilach wolnych, czyli po szkole, to jest 4 godziny 50 minut, a w
w trakcie zdalnych lekcji średnio 7 godzin 41 minut, co daje razem 12 godzin. Oczywiście to jest średnia, więc są nastolatkowie, którzy spędzają w internecie czas 15-18 godzin dziennie na dobę, a są tacy, którzy spędzają 6, 5, 12. To jest ogromne cierpienie człowieka, który nie ma relacji z drugim, bo trudno mieć relację, może z komputerem, może z telefonem komórkowym, ale nie z drugim człowiekiem, nie z rodzicami, nie z rodzeństwem, z dziadkami. Tyle czasu spędzać w internecie. To jest ogromne cierpienie człowieka, który jest samotny, bo trudno nazwać towarzystwem tamte towarzystwo. Mama, żeby przesłać coś, powiedzieć synowi, musi mu napisać SMS-a albo na Messengerze coś napisać, bo inaczej nie dojdą do ładu. To jest ogromne cierpienie i ogromny sygnał, w jaki sposób możemy im pomóc. No nie możemy im pomóc w ten sposób, że syn przy swoim komputerze, a mama przy swoim. No w ten sposób na pewno się nie pomoże. Tak jakbym z alkoholikiem razem usiadł do jednej flaszki i mu pomogę. Nie tędy droga. Trzeba prosić Ducha Świętego o pomoc w tym. Jakie rozwiązanie miał ojciec Pio na samotność? Bardzo proste. Modlitwa do anioła stróża. Wzywaj twojego anioła stróża, który oświeci cię i poprowadzi dobrą drogą. Bóg dał ci go dla twojego bezpieczeństwa, a więc powinieneś korzystać z jego rad. Anioł stróż. Chciałem zakończyć właśnie tą modlitwą. Myślę, że wszyscy znamy. Zachęcam was do tej modlitwy. Kiedy jesteś samotny, kiedy przeżywasz samotność, kiedy to jest dla ciebie cierpienie, kiedy czujesz, że nikt cię nie rozumie, to porozmawiaj z nim, pomóc się do niego. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Ciemności idziemy w ciemności, do źródła twojego życia. Tylko pragnienie jest światłem, tylko pragnienie jest światłem. W ciemności idziemy, w ciemności, do źródła twojego życia. Tylko pragnienie jest światłem, tylko pragnienie jest światłem. W ciemności idziemy, w ciemności, do źródła twojego życia. Tylko pragnienie jest światłem, tylko pragnienie jest światłem.
Co do tematu cierpienia, właśnie chodzimy w ciemnościach często i wydaje nam się czasem takie czarne myśli przychodzą, że to już nie jest to rozwiązanie, ja już tego nie zrozumiem. Dlaczego? I to pytanie, czemu to mnie spotyka? Dlaczego ja? Cierpienie w wymiarze duchowym, fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, prześladowanie, szyderstwo i wiele, wiele innych takich cierpień, samotność, o której mówiłem. Potrzeba zadać to pytanie Panu Bogu. I powraca ten temat, który był w niedzielę. Pismo Święte, słuchanie, co Pan Bóg do mnie mówi. By On przyszedł i mnie uzdrowił. Czuję się czasem jak ten trędowaty. Trzeba zapytać Boga. Może też zapytać spowiednika. Temat wczorajszy. Co ksiądz myśli na ten temat? Dlaczego właśnie coś mnie takiego spotyka? Patrząc na ojca Pio i patrząc na świętych, to jest sytuacja taka, że jest ciemno, tak jak wchodzimy na roratach. W miejscu, gdzie jest świeca, to jest jaśniej. Kiedy podejdę bliżej Boga, bliżej Jezusa, rozjaśnią mi się moje ciemności. Dlaczego tak jest? Jaki to ma sens? A kiedy siedzę w kącie ciemnym, no to rzeczywiście jestem w dużym kłopocie. Nie widzę żadnego wyjścia, żadnego wytłumaczenia, po co, na co. I stąd pytania, po co komu moje poświęcenie? W ogóle poświęcenie dzisiaj to jest temat zupełnie kosmiczny. W świecie, gdzie liczy się przyjemność, zdrowie, młodość, beztroska, niezależność, luz, wygoda. Po co komu poświęcenie? Przypomina mi się pani nauczycielka, która w pokoju nauczycielskim mówi do mnie, mówi do wszystkich zgromadzonych, ale widziała, że wszedłem do pokoju nauczycielskiego i czekała na ten moment i na głos wypowiedziała swoją opinię. Panu Bogu nie udały się starość i mężczyźni. Ostra jazda. Więc jako stary, uparty, przekorny Kaszub mówi, a moim zdaniem Panu Bogu nie udało się młodość i kobiety. Jeden, jeden jest. Co tu dyskutować w ogóle? O czym tu dyskutować? Potrzebujemy właśnie odkryć, że kiedy ktoś poświęca mi czas, to tak naprawdę daje mi coś, czego nigdy nie odzyska. Rodzice poświęcili mi czas, gdy byłem mały. Mama, tata. To jest poświęcenie. Stąd dzisiaj po co komu dzieci, można mieć pieska. Wchodzę do restauracji, koło mnie siedzi pan, na kolanach ma pieska, jest talerza, jeszcze częstuje swojego pieska, rozmawia z nim, no bo z kimś kulturalnym trzeba inteligentnym porozmawiać sobie. Kiedyś, może pamiętacie, 30-40 lat temu, trochę się śmialiśmy z pań z Niemiec, z Austrii, które nosiły na rękach takie pieski, w kubraczkach, na słuchawki na uszach, żeby się nie przeziębiło. A w sumie dzisiaj jest ta sama sytuacja w Polsce. Idę szlakiem w Dolinie Chochołowskiej, co drugi człowiek idzie z pieskiem. Kiedyś pamiętam to z wózkami, z dziećmi. Nowa jakaś widocznie moda, jakiś nowy kierunek. Na pewno mniej muszę poświęcić czasu kotkom, którym rzucę coś, żeby zjadły. Mogę nawet na 2 dni wyjechać z domu. Ale z dzieckiem tak nie zrobię już. Już tak nie zrobię z dzieckiem, że ja. Masz tutaj lodówka, jest tu. Tu sobie zagrzej, ja jadę. Należy ile dziecko ma lat, nie? Więc poświęcenie. Po co poświęcać się? I człowiek, wydaje mu się, że jeśli wyluzuje się, to dopiero jego życie nabierze sensu. Pamiętam taką panią, pracowałem z bezdomnymi w Krakowie ostatnie 5 lat.
taką panią, która też się wyluzowała. Zostawiła swoje dzieci babci, czyli swojej mamie, i poszła w tango. Gra na gitarze na ulicach Krakowa. I myślicie, że jest szczęśliwa, że wyluzowała się, że dzieci zostawiły swojej babci, swojej mamie? Wyluzowała się. Po co się poświęcać? Ale tak naprawdę ona cierpi bardziej niż jej mama, która wzięła na siebie ten krzyż i ten trud. To samo z panami. Na ulicy bezdomnych jest 85%. To są mężczyźni, którzy też się wyluzowali. Nie będą ojcować, nie będą żadnymi ojcami. To oni jadą w szeroki świat. I jaki ten szeroki świat jest? No ławka na Plantach w Krakowie. I wypite piwko z kolegami i inne ciekawe przysmaki. To jest ten ciekawy świat, kiedy wyrzucę wszystko, co jest dla mnie trudne, co jest dla mnie uciążliwe, co jest dla mnie i muszę poświęcić się, poświęcić komuś czas. I stąd kolejne pytania i kolejne dylematy. To ja będę decydował o swoim życiu. Które życie ma wartość? Ja będę decydował. Dziecko w łonie matki, jest diagnoza, prawdopodobnie będzie miało zespół Downa. To dziecko, to życie nie ma żadnej wartości. Ja to zadecydowałem. Mój wybór. Starszy pan, dziadek, po 80, niepotrzebnie obciąża budżet państwa, chory, cyk. Jakiś pożegna z kulturą to się odbędzie. Pożegna się z całą rodziną, elegancko. Położą go na łóżko, podadzą zastrzyk. To ja będę decydował. Nie będę trwał w takiej niepewności. Jutro, pojutrze Pan Bóg mnie zabierze. Ja chcę zadecydować. To jest jak Adam i Ewa, którzy chcieli być jak Bóg. Mieć tę władzę. Ile to moje życie powinno trwać? Nie będzie Pan Bóg za mnie, nie będzie Pan Bóg za mnie decydował. Ja zadecyduję. 80 lat z klasą, ubiorę garnitur, w pełni sił, zdrowia umysłowego, fizycznego, psychicznego. Zrobię to z klasą. Tak samo jeśli chodzi o wybór płci. Pan Bóg nie będzie decydował, jaką ja mam mieć płeć. Wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych w szpitalu przychodzi pani i chce dokonać wymiany płci na mężczyznę. I lekarz, który ma jakąś wiedzę, coś tam się nauczył, ma jakieś doświadczenie, który chciałby jej powiedzieć, proszę panią, to nie jest dobry pomysł. Nie będzie pani ani, nie będzie pani nigdy mężczyzną, a będzie pani po prostu ranną kobietą tak naprawdę. I to jest złe dla pani organizmu, dla pani psychiki, dla organizmu całego. Lekarz nie może powiedzieć tej prawdy. Dlaczego? Bo on jutro straci pracę. To jak w Polsce na historii, jeśli historyk powiedział, że w Katyniu zabili Rosjanie polską inteligencję, następnego dnia nie był nauczycielem w tej szkole. Tak samo jest, dzieje się na Zachodzie. Jest prawda, o której nie należy mówić, tylko ładnie się uśmiechać, bo taki jest kierunek dzisiejszego świata. Człowiek, klient nasz Pan. Proszę mi uciąć nogę, zdrowa jest, nieważne, ucinamy. Klient nasz Pan. Ja decyduję o swoim życiu, ja jestem Bogiem. Ja mam plan na swoje życie, mam i ja napiszę ten scenariusz. Nikt nie będzie za mnie tego pisał, bo poświęcenie, powołanie, nawet bycie lekarzem z powołania, to jest poświęcenie. Dzisiaj mają niesamowitą robotę i ręce pełne roboty. Oczywiście zależy od lekarza, bo są tacy, co tylko odbiorą telefon i się nie zbliżą do chorego. Trwamy w ciemnościach, ale przychodzi światło, przychodzi Jezus, który wszystko to rozświetla. I już zapowiedzią przyjścia Jezusa jest Maryja, która jest zorza poranna.
kiedy powoli zaczyna zbliżać się wschód słońca, ona jest właśnie taką zorzą poranną. Ona, która nie rozumiała, przyszedł anioł, nie zrozumiała, co się będzie działo w jej życiu. Pyta się, jak to się stanie, nie znam męża, nie mam męża. Jak to się stanie mocą Ducha Świętego? Czy ona to zrozumiała? Nie była po teologii, prosta kobieta. Ale co powiedziała? Oto ja, służebnica pańska. A my chcemy rozumieć wszystko i wtedy dopiero się zgadzać. Właśnie to jest takie zawierzenie Panu Bogu swojego życia. W sumie od Niego te życie otrzymaliśmy. Tu nie ma co rozumieć. Czy to dziecko, które jest chore, ono jest gorsze? Że nie rozumie czegoś? Tak myślicie? Współczesny świat tak uważa. Że jakość życia tego dziecka jest mniejsza. Ktoś to jakoś sobie to obliczył. Ciekawe jak. Więc lepiej po prostu skrócić to szybciutko. Ja jestem Bogiem. Ja decyduję. Przychodzi zmartwychwstały Jezus, jest wschodzącym słońcem i te wszystkie ciemności. Dlaczego cierpiałem? Dlaczego mnie prześladowali? Dlaczego wszyscy ze mnie się śmiali? Dlaczego byłem taką ofiarą losu? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Wszystko się okaże. Dlaczego? Dlaczego cierpiałem? Dlaczego ten krzyż w moim życiu? Zbawienie przyszło przez krzyż. On uczynił piękny świat. Jezus, zbawiając ten świat, dokonał nowego stworzenia. To często jest przed nami zakryte. On chce nas uzdrawiać, całego człowieka. Całego człowieka chce uzdrawiać. Może nie zawsze to rozumiemy. To było także wczoraj w tej Ewangelii, że Pan Jezus mówi, czy powiedzieć wstań i chodź, czy powiedzieć twoje grzechy są odpuszczone. Człowiek jest całością. Przypominam jeszcze raz właśnie o tych trzech częściach bardzo składowych człowieka, które go opisują, a które go też pokazują, jaki człowiek jest, jaka jest jego konstrukcja wyjątkowa, inna od zwierząt. Chociaż one są takie piękne i fajne. Człowiek jest po prostu geniuszem Boga, szczytem stworzenia. I cierpi dusza, cierpi ciało, cierpi psychika. Ciągle nie mam pokoju w sercu. Dlaczego? Bo nie byłem dawno u spowiedzi. Ja nawet sam nie rozumiem dlaczego. Ciągle coś jest we mnie nie tak. Poszedłem do spowiedzi, jest. Potrzebujemy właśnie mieć świadomość tego, że może być ciało zdrowe, nawet bardzo zdrowe, ale reszta chora. I co wtedy? Cały człowiek jest chory. Dopiero jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, spełnieni, kiedy wszystkie te trzy elementy są zdrowe. A nawet według świętego Franciszka to ciało może być chore, bo ciało to jest jak osiołek. Jak nie kopniesz, to nie pójdzie. Święty Franciszek tak uważał. Że trzeba jak osiołek, który stoi uparty, kopnąć go w pewne miejsce i stąd post. Ciągle jest przed nami do odkrycia, jak ważny jest post. Nie dieta i post Daniela, żeby, chociaż ona ma też znaczenie odczyszczenia, odtrucia organizmu i ona ma rzeczywiście znaczenie. Ale nie intencji, żebym był po prostu supermenem i mógł po prostu na plaży w kąpielówkach śmiało wędrować. Nie? Nie z takim bojlerem tutaj, tylko elegancki facet. Bo to już nie jest wtedy post. Tylko to jest troska o ciało, uwielbianie swojego ciała. To nie jest chrześcijańskie. Ale post, zadawanie sobie postu, aby troszczyć się o swoją duszę, aby Pan Bóg mnie oczyścił z moich słabości, żeby Pan Bóg mi dał nowe stworzenie, żebym stał się nowym stworzeniem. To, co dzisiaj w psalmie 96 śpiewajcie Panu pieśń nową,
To nie jest nowa pieśń na zasadzie, że wymyśliłem nową melodię, ale pieśń nowa to osoby nawrócone, które odkryły nowe stworzenie, śpiewają nową pieśń Bogu, zupełnie na nową melodię. To jest w harmonii, jak ciało, dusza i psychika jest w harmonii, jak orkiestra. I stąd potrzebujemy właśnie, by Chrystus nas uwolnił, wyswobodził. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To jest czasem niewola właśnie zmysłowości, materializmu i myślenia właśnie zewnętrznie tylko. Albo niewola właśnie emocjonalna, albo ktoś po prostu ciągle musi być na świeczniku, jest gwiazdą w domu. Jak go nie pochwalą, to jest smutny. Po prostu to cierpi. Potrzebujemy, by Chrystus nas wyzwolił z naszych słabości, ciemności. Myśmy odkryli, że On nosi nas na swoich ramionach, jak pasterz. I czasem jest taka sytuacja, że wydaje nam się, że Pan Bóg o mnie zapomniał, że zasłoni, że ja Go nie widzę w moim życiu. Nie dlatego, że Go nie ma, ale dlatego, że On mnie niesie na rękach w tych najtrudniejszych sytuacjach. Ja nie widzę Go. Jedna mistyczka prosiła: Boże, no pokaż mi przyszłą chwałę. Nie, to nie jest dla Ciebie dobre. Boże, proszę Cię, pokaż. Nie, nie wytrzymasz tego. Nie wytrzyma Twoja psychika. Chociaż na chwilkę, no to Pan Bóg je objawił tak na sekundę. I co teraz? Jak żyć? Jak człowiek zobaczy chwałę? Już nie chce się żyć, bo po co tu żyć, skoro tam jest tak pięknie? Tych dwóch braci, którą pokazywałem Wam wczoraj, Jan i Medard. Jan towarzyszył śmierci Medarda, nosił mu Pana Jezusa jedzenie. I Medard przed śmiercią miał takie wizje. Widział swoich zmarłych rodziców, przyszedł do niego zmarły brat. I też wizję miał taką po drugiej stronie rzeki. Tak pięknie tam jest, tak jest kolorowo. Tam jest tak pięknie. I mówi: Jasiu, idźmy tam, tam jest tak pięknie. I Jan później na kazaniu, na pogrzebie mówi właśnie o tym. Trzech biskupów, bo to był szanowany kapłan pochodzący z Haczowa, ojciec Medard. Trzech biskupów, dziesiątki kapłanów, którzy się spowiadali u Medarda, którzy znali go dobrze, bo pracował 37 lat w jednym miejscu w Nowej Soli. I ojciec Jan opowiada na kazaniu. Tam jest tak kolorowo. Chodź, idziemy na drugą stronę. Nie trzeba było długo czekać. 2,5 roku. Ojciec Jan też odszedł do Pana, idąc z posługą do chorej. Chora, chyba drugie piętro to było, wszedł po schodach, zmęczył się. Usiadł na taboret, sięgał, modlił się tradycyjnie pod Twoją obronę, sięgał do bursy po Pana Jezusa, żeby dać chorej, i upadł i śmierć. Zawał serca prawdopodobnie. Czyli jak żołnierz, nie ma piękniejszej śmierci dla kapłana, jak przy ołtarzu, w konfesjonale, w posłudze dla chorych. Może jeszcze męczeństwo, to może jeszcze jest lepsze. W każdym razie piękna śmierć, ale właśnie jest już po tej drugiej stronie, gdzie jest tak kolorowo. Ta przyszłość jest przed nami zakryta, nie dlatego, że Pan Bóg nie chce nam pokazać coś, ale to nie jest dla nas dobre, tu i teraz. Bo to może zabrać nam ochotę do życia, tak naprawdę. Będziemy tylko tęsknić właśnie za tym, co zobaczymy, co jest przed nami. Prośmy właśnie Ducha Świętego, abyśmy to wszystko, co nas spotyka, umieli przyjąć i też umieli przemienić to cierpienie w modlitwę. Zobaczyli to, co widział ojciec Pio, że kiedy całą noc walczył z demonem, i anioł stróż mu pomagał, to wiedział o tym, że jutro do spowiedzi przyjdą grube ryby. Że przyjdą ludzie, którzy 30-40 lat nie byli u spowiedzi. On to wiedział, że ta walka przyniesie owoce za chwilę. On to wiedział. Potrzebujemy też takiej łaski, takiego światła, byśmy nie narzekali na swój los, bo my lubimy narzekać, Polacy. Abyśmy widzieli
owoce tego cierpienia, kiedy ja to cierpienie składam Bogu w ofierze tutaj na ołtarzu i ofiaruję w intencji konkretnych osób, które są uzależnione. Mówiłem o tych nastolatkach, którzy spędzają tyle godzin w internecie. Jaka jest ich przyszłość? Czy można ich wyciągnąć jeszcze z tego? Jak im pomóc? Właśnie prośmy Ducha Świętego w tych zakręconych czasach, abyśmy mieli światło i wiedzieli, jak postąpić, aby komuś pomóc, a szczególnie osobom, które Pan Bóg stawia na naszej drodze, które są dla nas darem, a które są dla nas też zadaniem. Te osoby są dla nas zadaniem. Rodzice, dzieci, współmałżonek. To nie są przypadki. Gdybyśmy się spotkali, diabeł oczywiście ci powie, byłeś młody, głupi, poszedłeś do kapucynów, zostaw to wszystko. Byłeś szczęśliwy, super będzie. Albo ci powie, zostaw tą żonę, weź sobie młodszą, masz już jej dosyć, nie można na nią patrzeć. Dopiero się uwolnisz od niej. No, trele morele, dudki. I my na takie kłamstwa jesteśmy bardzo otwarci. Bardzo. Są sytuacje, trudności, kryzysy. I wydaje nam się, że my uwolnimy się, że super, dopiero zacznę życie. Ho, będzie super. Zanim się otrząśniemy, jesteśmy w gorszej sytuacji niż byliśmy. I albo co spowoduje, jak u alkoholików, że odbije się od dna, albo jeszcze niżej upadnę. I dalej będę grząsł. Czwarty rozwód, piąty rozwód, szósty i on ciągle szuka szczęścia. Biedny człowiek. Może przy 10, 15, może coś tam znajdzie. Żadnych wniosków, żadnych refleksji, żadnego odbicia od dna. I zrozumienia, że nie tędy droga. Pobieram złą drogę i uparcie twierdzę, że to ona jest fajna. I nie mam żadnej autorefleksji, że to nie jest dobra droga. Stąd potrzeba modlitwy do Ducha Świętego. Karol Wojtyła nauczył, jego ojciec nauczył tej modlitwy, którą codziennie odmawiał do Ducha Świętego. I stąd mamy wspaniałego papieża, Polaka, świętego naszego patrona. Prośmy właśnie na koniec Ducha Świętego, chciałbym, byśmy zaśpiewali tę pieśń, by Duch Święty odnawiał naszą wiarę, nadzieję, miłość. Żebyśmy odkryli, dlaczego cierpimy tak, jak cierpimy. Może na własne życzenie cierpimy. Może to cierpienie jest związane z moimi decyzjami, które podjąłem kiedyś. Może ono ma przynieść owoce, których nie widzę na razie. Może ono jest potrzebne mojemu otoczeniu. Proszę Ducha Świętego właśnie, abyśmy tak zawierzyli jak Maryja, która nie rozumiała, co do niej mówi Gabriel, ale powiedziała, oto ja, służebnica Pańska. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w
nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Pomódlmy się na koniec właśnie za tych, którzy cierpią w szpitalach, w samotności, niepogodzonych, niepojednanych z Bogiem, z drugim człowiekiem, o łaskę spowiedzi dla nich, o łaskę komunii, wiatyku, o łaskę właśnie odkrycia tego planu, który często jest przed nami zakryty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W intencji służby zdrowia, w intencji lekarzy, pielęgniarek, kapelanów szpitali, potrzebne dla nich łaski. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.